Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej. I dzisiaj wyjątkowo widzimy się w Crypt of NecroDancer. Gdyż najprościej w świecie Sekiro, no nie. Nie chcę wam po prostu pokazywać moich kolejnych porażek na małpie, więc no rozumiecie. Odpuściłem sobie. No do terrarii nie będę podchodził samemu, powiem wam szczerze. Z paru powodów, ale mniejsza o to. Innej gry, no dobra, powiem szczerze, mam przygotowane, ale jeszcze nie do końca ogarnęłem wszystkie rzeczy. Więc nie będę tutaj dużo się zagłębiał w to wszystko, no ale macie NecroDancerza. Podejście tym razem niech będzie kadencją. Alzons, jakiś czas tam może się do was odezwę, ale oczywiście głównie bez komentowania mojego czy coś. Po prostu spokojna rozgrywka. Próbuję dzisiaj to przejść, a jeśli nie, to postaram się, żeby odcinek był chociaż ten pół godzinny z moich prób. No więc rozsiądźcie się miło w krzesłach i w ogóle zaczynamy już może najlepiej, a nie będę tylko tak peplał. Więc ja wyciszam mikrofona póki co, no i zobaczymy jak mi pójdzie. Żeby nie było, krypty nie ruszałem już od kilku miesięcy, więc może być ciekawie. No więc w sumie tylko przedłużam niepotrzebnie, dobra, lecimy. Wydaje mi się, że mimo mojej długiej przerwy, nadal nie wypadłem z formy. Combo trójka, tylko jedno trafienie. I w sumie nawet chyba nie będę wyłączał mikrofona, bo mam gdzieś dużo przemyśleń na ten temat. Ubiorę. Więc no, postaram się tam nie gadać za dużo. I oczywiście nie zagłuszać muzyki. Ale mam nadzieję, że muzyka nie zagłusza mnie. Ale dobra, mniejsza. Idziemy dalej. Czegoś jeszcze... Nie, tam po prostu niczego nie przegapiłem. Ale niestety muzyka się kończy. To znaczy tylko tyle, że mogę nie zdążyć. Chociaż... No jest wyjście. I czerwony nie topisz. Czyli jak zwykle mnie złapałem. I tyle chyba z mojego ogarniania tematu. Zaczynam gadać co jakiś czas, czy w sumie nawet ciągle. A zapominam, że krypta nie jest taką standardową grą. I się rozproszyłem. Tak więc, podejście numer 2. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie tym razem. Dobra, w sklepiku są fajne rzeczy. Ale dalej to nie jest to, po co tu przylazłem, tak szczerze. Ja tu przylazłem, bo chcę pokonać NecroTancerza i w końcu dostać tego achievementa. Za ukończenie Alzaun z kadencją. Ciekawe, raz powiem wam szczerze, udało mi się to osiągnąć. Nie skończyło się najlepiej, bo i tak achievementa nie dostałem. A w sumie na mecz bym się co nie miała. Pół roku mi to zajęło? Jakby się wyuczył na tyle dobrze grania, jakby się udało. No ale dobra. Zobaczymy jak będzie, póki co wyciszę mikrofona chyba. A w sumie mogę wyciszyć. Chociaż nie, no nie ma sensu. I tak powinien zaraz znaleźć coś innego. No, że chciałbym wam powiedzieć, podzielić się z wami czy coś i powiedzieć przez to jak zwykle. No, powiem szczerze, potrzebowałem czegoś tego typu. Jakaś gierka taka bez konkretnego celu, że tak to nazwę. Tutaj mogę po prostu się przysłowiowo odmurzyć. Tak bardziej w terrarii po prostu, tylko posłuchać sobie muzyczki, tylko poklikać.
zaryzykowałbym jest taką czymś takiego. A co się dziwić? Szkoła, mało wolnego. Inne rzeczy. Jedziemy po prostu z tym salotami. Czasu nie ma za bardzo, żeby tak się relaksować przy takiej gierce. Ale to było normalne, więc... Nie będę się tutaj dużo tłumaczył, po prostu. Powiem tylko tyle. Fajnie, że udało mi się znaleźć chwilkę, czy tam w sumie bardziej nawet... Nie udało mi się znaleźć żadnej lepszej gry niż ta. Do nagrania. Stracił mnie tylko na jedną rzecz. A to nie będzie pierwszy dziadek. Zawsze lubiłem zwiększyć sobie damage. W szczególności jeśli jest to na zwykłym sztyleciku, czy tam na broni typu sztylecik. Ej, co jest? Mi się wydaje, bo przyciski mi trochę nie wchodzą. Dajcie chwilę, muszę zrobić cięcie, bo znowu coś jest nie tak. Okazało się, że po prostu kabel był poluzowany, tak więc... Udało się już naprawić problem z klawiaturą. Możemy dalej siedzieć. Grać w nekrotancerze. Chciałem w sumie wyoglądać to, co tutaj próbuję dla was zrobić, a ja mogę sobie spokojnie dalej grać. Rozproszyłem się tam szczerze swoim gadkom. Nie no proszę, nie. Wszystko tylko nie on. Wiem, że niby go pokonałem w ogóle, ale z mojego własnego doświadczenia wiem, że niejednokrotnie jeśli mam do czynienia z tym smokiem, to się łatwo rozpraszam, robię błędy i tego typu rzeczy. Krwawy rapier. Fajna broń. I się rozproszyłem. Prawda, i tak by nie wezmę, bo mnie nie stać. Nie, coś naprawdę to nie jest chyba dzisiaj dzień odpowiedni. Oczywiście ja nie idę tak szczerze na wynik, chciałbym wygrać, ale nawet bez tego wyniku jestem zadowolony z tego, co udało mi się zrobić, czyli... Nie z tego, że po prostu wróciłem do gierki i się świetnie przy nim bawię. Oczywiście, jeśli macie jakieś propozycje na gry, które bym mógł nagrać czy coś, to piszcie sobie spokojnie. Może odczytam, może się dostosunkuję. I jeśli proponowalibyście jakąś grę, ogólnie to fajnie byłoby, gdybyście też... No, jakby to nazwać najłatwiej. Ustosunkowali się też co do ceny. Niejednokrotnie mówiłem, że jestem biednym maturzystą, który nie ma grosza przy duszy. Z tym... Brakiem grosza przy duszy, że tak to nazwę, no... Trochę może przesadzam. Ale... No, fajnie byłoby, gdybyście uwzględnili cenę gry. Ewentualnie jej dostępność jako taką... W różnej dystrybucji, na zasadzie. A da się znaleźć na płycie za taką i taką cenę, nawet w internecie czy coś. Rozumiecie, po prostu... Chociaż nawet się przejmujcie tym, bo już zaczynam gadać o w sumie rzeczach, które nie mają znaczenia. Jeśli macie jakiś pomysł na grę, to po prostu proponujcie. Tylko liczę się z tym, że niekoniecznie mogę być obecnie... No gotowy finansowo na taki zakup. A jak na razie jeszcze... Nikt nie oferuje mi za darmo testowania ich gier, więc... Jezus, co się dzieje? Yeah. Podejście numer 2 zakończone fiaskiem. I spróbujmy je ostatni raz chyba. Do kupienia tylko opata. I tak wezmę, bym mógł sobie sklepa otworzyć, sekretnego. Ale bardziej przydałaby się jakaś nowsza broń, ewentualnie. Jeśli nie broń, to chociażby... No... Jakieś wzmocnienie, czy tam ubranie. Albo but. Ale co by to nie było, by się przydało. Proszę, bomba. Dobra. O, skrzynka. Tam nie widziałem skrzynki takiej darmowej tutaj. Jezu, to jest to, czym myślę, co właśnie teraz ułatwiłem sobie życie znacznie na późniejszych piętrach. Bo to wredne takie czerwone dłużki się nie będą pojawiały. I w sumie czerwone na tym piętrze, potem są innych kolorów. I w sumie chyba tylko ten na razie ma takie właściwości podstawowe. Na piętrze numer 2 by nauczyły się przechodzić przez ściany. Na trzecim po uderzeniu w nich by się cofali jeszcze po prostu za plecy, trzeba byłoby jeszcze raz ich uderzyć. A na ostatnim tworzą miliony swoich kopii, tylko jedna jest prawdziwa i muszę zgadnąć, który. Jeśli trafię w kopię, to nie bije, jeśli nie trafię w kopię, tylko w oryginał, to
Udaje mi się go pokonać. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za cicho. Miła odmiana tak martwić, czy nie jest za cicho muzyka. Względem tego, co jest zawsze. Ale jednak to jest gra rytmiczna, tutaj muzyka gra głównie z skrzypcem. A moja poplenina jest tylko tłem do tego wszystkiego. Dobra. Lecimy z powrotem do sklepa. Poi opatem. A potem się zobaczy, co dalej. Może... Tak, mikrofona chyba powinienem bliżej trzymać. Znacznie głośniejszy będę. Ale jednocześnie nie powinno być jakichś dodatkowych problemów z kimkolwiek innym. Piętro numer 2. Po raz kolejny. Zobaczymy, czy tym razem piętro numer 3 na poziomie pierwszym, czy w sumie poziom trzeci na pierwszym piętrze. Nie wiem, jak określić, ale no rozumiecie. Czy tym razem da się tam dotrzeć, czy... No niekoniecznie. Sądząc po bossie, który się tutaj trafił, niekoniecznie. Spokój. Spokój, może się uda. Nie mam minibossa, to najgorsze zagrożenie chyba już jest za mną. Chyba tego nie będę raczej komentował. Mówiąc wprost, masakra. Starałem się, żeby mnie smok nie pokonał. Ani razu mnie nie trafił niczym. Pokonałem go po prostu jak na mnie idealnie. I nagle wpadłem w byle szkieleta. W sumie do tej pory nie rozumiem tego, w jakim cudem tak niby ogarnią, a niby nie ogarnią. Aha. Czyli ta ściana jest jeszcze twardsza. I mamy sklepika. Dobra, dawaj pinions. I jest broń. Podwójne obrażenia z doskokiem. I chyba coś, co najbardziej lubię. Co prawda trochę problematyczne bywa, nie ukrywam. Ale... no. Jest to jedna z dwóch, moim zdaniem, najlepszych czapek. Istnieje kilka lepszych. Ale jedna z dwóch najlepszych, jak już mówiłem. Kosztuje jeden życie. A to półtora, dobra. Znaczy pół. Niech będzie w ten sposób. No i jest dobrze. Krainę numer 3, czy etap trzeci w krainie pierwszej, jak zwał, tak zwał. Tak trzymać. Dobra broń. Skończyłem się przeładowywanie, o której często zapominam. Ale wezmę, co mi tam szkodzi. W sumie nawet nic mi nie szkodzi. O ile będę pamiętał o przeładowaniu. Lepiej chyba w sumie po każdym zabójstwie przeładowywać, chyba że nie ma możliwości, to wtedy czekać. A w ten sposób przynajmniej będę pamiętał, że mam 3 strzały i raczej nie wpadnę w takie pętle błędów, jak to mam zazwyczaj w zwyczaju walcząc z tą bronią. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli wpadnę znowu w te same pętle nieogarniania, no to będzie kiepsko. Broń dystansowa. To jest taka dosyć ciekawa rzecz, jeśli chodzi o mnie i broń dystansową, bo z jednej strony ją uwielbiam. O Jezu, nie wiem, co ja żem zrobił. A z drugiej strony mogę wprost powiedzieć, że jakąś mam taką... Nie wiem, jak to nazwać. No
no nie za bardzo lubię nią walczyć. Jak już mówiłem, lubię broń, ale nie lubię jej używać zazwyczaj na swoich postaciach. Jakoś tak preferuję bardziej walkę na bezpośredni kontakt, zwaną też walką w zwarciu. Death Metal. O Jezu, nie. Tutaj muszę się skupić na walce, bo strasznie szybki jest. Niestety już nie będzie nagrody, bo teraz nie trafiłem w rytm. Ale dobra. Drugi zone osiągnięty. Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. He said he'd found it, some great treasure. When I was older, I found the notes you left behind. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. But Dad had been gone for 2 years. I had to find him. Malutka fabułka. Nie będę tłumaczył, bo mi się nie chce. Ta broń tutaj, akurat w tej krainie, jest chyba jedną z najprzydatniejszych, patrząc na niektórych oponentów. Chociaż w sumie nie tylko na niektórych w tej krainie, ale ogólnie. Dajmy na to, no, czerwone smoki są teraz już prawie niegroźne, jeśli mądrze podchodzę do nich. A tam co znowu mamy? Skrzynka z czymś? Przyda się. Jednorazowe, ale zawsze przynajmniej coś jest. Ach, ta muzyka. Dobra. Przeładowujemy. I szkielety z tarczami. Ciekawe, czy kusza ma właściwość przebijająca. W sensie, czy rozumiecie, czy daje obrażenia pomimo tarczy. Nie wiem. Może kiedyś uda się sprawdzić, ale... Tak czy jak, jakby nie było... Czy nie, nie ma właściwości przebijających, gdybym miało, to... I znowu moja broń nie była naładowana. Ale wracając do tematu, gdyby miało właściwości przebijające, to by nie było problemów z otwieraniem skrzynek. Czy jakich skrzynek? No beczek! Chociaż, patrząc na niego, to może ma. Tylko, że ograniczone? Nie, no ja już nie wiem. W sumie patrząc na tego szkielta, to też chyba ma. Dobra, mam dużo bomb, to w sumie mogę wybuchnąć. Chociaż... to coś. To jest kompletna mapka, lecimy dalej, może nawet się uda. Mniej więcej trochę ponad połowa czasu zużyta, a jesteśmy w połowie gry. W sumie połowa będzie jak ukończy tą krainę. A niech to, nie lubię tego rytmu. Łatwo mi się strasznie tutaj zgubić. Chyba tak, chyba ta kusza ma właściwości przebijające. Zresztą zobaczymy na tym szkielecie. Tak, przynajmniej w ograniczonym zakresie ma przebijające właściwości. Oczywiście nie mówię o pełnym zakresie, że tak to nazwę. Ale co da się przebić, to przebija. Jakieś ubranko podstawowe, to też. Pierścionek plus 1 do obrażeń. Z taką bronią to tylko się cieszyć z takich aspektów. Może teraz już będę mógł rozbijać chociaż te skrzynki. Nie wiem, że beczki jako co jeszcze za twarde, ale skrzynia może. Tak, skrzynię już mogę. Super. Nawet nie wiem, co mam za bardzo mówić. Ale jako tako w tej grze nie czuję, że to, że nie mam co mówić, jest problemem. Bo tutaj w sumie gra sama z siebie mówi.
winę, że mnie ugryzł pierwszy, no ale... Nie będę się kłócił z mimikiem. Dobra, ostatni poziom drugiej krainy. Czemu się bomba postawiła? Zresztą to już nieistotne. Nie będę nikogo tutaj okłamywał ani zmyślał. W sumie po tym czeka mnie już istne piekło. Bo w moim odczuciu jakby... Nie wiem jak to najłatwiej określić. Ale następna kraina jest nie dosyć, że chyba najfajniej zrobioną. Pod pewnym aspektem, tak jest, że mogę wprost powiedzieć, że jest najtrudniejsza. Dobra, szachy. Muszę pamiętać tylko jaka figura, jakie ma ruchy. Powinno być dobrze, oczywiście skupię się też na walce z nimi. I strzałów zabrakło, więc nie będzie już nagrody za perfekcyjne. Mimo tego, że nie ma perfekta, to przynajmniej przechodzi już przez drugą krainę. Mom died when I was only 7. I heard Dad and Uncle Eli arguing after the funeral. Now I have no choice, Eli. I have to find the golden loot. And abandon your child? With these notes, it shouldn't take long to find. What was so important about golden loot? Kraina numer 3. Kraina podwójnej muzyki. Mocniejsze. Oczywiście ten sam rytm, żeby nie było, ale... Tam jest taki jakiś, taki, nie wiem jak to określić bardziej. No właśnie, tego typu łapcze jest taki bardziej... Nie wiem, czy to rock, czy bardziej metal. No ale jednak coś. Co my tu mamy? Szapkę najlepszą taką i super przedmiot, jeśli uda się to dostarczyć do sklepu z chyba transmutacją. Tak, dopóki się tego nie zrobi, to... No, najprościej w świecie. Jest to bardziej obciążenie niż nagroda. I w sumie chyba nawet będę, dopóki nie znajdę tego sklepu na tym piętrze, to tego nie ruszam. Go nie ma, więc zostajemy przy moim sprzęcie. Ogólnie mówiąc to szczerze, to transmutacja tamten pierścionek jest najlepszym z całej gry. Ale dobra, nie siedzimy tu dłużej i lecimy na następne piętro. Tylko, że nie udało mi się zrobić najlepszych butów. Ale w sumie żadnych nie mam, więc nawet to coś się przyda. Ognisty czar pewnie nie, go nie użyję, znając mnie. No szczerze, nie dziękuję. Na tym etapie już nie biorę rzeczy, które są multiplayer based. Zresztą, co to za różnica? Tak zaraz już prawdopodobnie polegnę, więc... Tyle będzie z przygody. Ale tak czy jak, ponad połowa już jest. A czas odcinka dosyć... normalny, więc jeśli teraz polegnę, już nie będę zaczynał kolejnej. Ja też wiem, że niektórzy na pewno by chcieli zobaczyć, aż mi się w końcu udaje. Nie wiem, to akurat jest lepsze w tej sprawie. I się zaczyna już prawdziwe piekło. Szybki rytm, dużo oponentów. A ja muszę pamiętać o tym, żeby przeładowywać, bo inaczej zginę.
Dobra, oczywiście pierwszy kierunek sklep. No bez... Czy wy to widzicie? Mam pół serduszka. Moja ostatnia nadzieja? Nie. Dobra, w miarę da się ogarnąć, więc... Może wygram. Albo zginę. Śmiercią naturalną, że tak to nazwę. I właśnie o tym mówiłem. Śmierć naturalna, powodowana przez mackę grającą na skrzypcach. W sumie nawet nie wiem, co mam mówić, po co tutaj trzymam się. Ale no, taka ładna muzyczka. To by było na tyle oczywiście. Do zobaczenia w następnych odcinkach już z innych gier. Bądź może znowu z Nekrotancerza, ile będziecie chcieli. No i to tyle. Nie wiem, co więcej mam mówić, więc trzymajcie się. Hej!